Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem z ŁKS-em. Z nami jest trener Radosław Sobolewski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Kilka słów o sytuacji zdrowotnej drużyny. Dawid Żunka i Alex Mula. Aktualnie zwiększone są obciążenia treningowe przy intensywnej rehabilitacji. Sztab medyczny monitoruje ich reakcję na ten proces. W przyszłym tygodniu przejdą badania kontrolne i zapadnie ewentualna decyzja o wdrożeniu w trening z piłką. Piotrek Starzyński, Alan Uryga i Kuba Błaszczykowski. Na początku przyszłego tygodnia nastąpi próba włączenia ich w trening z drużyną już na pełnych obciążeniach. I Zdenek Ondraszek jest chory. Czekamy na pytania. Bartosz Karcz. Dzień dobry. To już jak jesteśmy przy sytuacji kadrowej, ma pan w drużynie maturzystę, czyli Kacpra Dudę. Jak z nim sytuacja wygląda? Zostanie dowieziony jutro po napisaniu języka, czy sobie odpuszcza? Jak sytuacja wygląda? No nie wiem. Nie wiem, czy zaliczył, czy nie zaliczył. No mam nadzieję, że fantastycznie mu poszła matura. Jutro powtórka. Natomiast Kacper znajduje się w 20 meczowej i będzie na meczu i jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o grę. To teraz troszkę o taktyce, bo w meczu z Chojniczanką przestawił pan drużynę na troszkę inne ustawienie. Zadziałało, wygraliście 3-0. Dalej nie ma Żunki, dalej nie ma Muli. Rozumiem, że raz, że zwycięski o składu, dwa, że zwycięski taktyki się nie zmienia. No, do tej pory taka była reguła, natomiast jak będzie, zobaczymy jutro. Mnie cieszy się, że no, nie jesteśmy takim jednowymiarowym zespołem, że radzimy sobie w różnych okolicznościach, czy to grą z czwórką obrońców, czy to grą z piątką. Możemy tymi systemami gdzieś tam żonglować i posługiwać się podczas meczów, ale również w trakcie jednego meczu. Wiem, że to na pewno jest utrudnienie dla zespołów przeciwnych. Będą musieli jakiś sposób bronienia na nas przygotować. No natomiast jak wyjdziemy, no to w jakim składzie również osobowym, z jakimi dynamikami, jeżeli chodzi o taktykę, no to już dopiero informacje jutro. Graliście ostatnio z dwoma drużynami z czołówki, mam na myśli Puszczę, Niepołomice, Ruch Chorzów, teraz jest kolejny zespół, ale to odnoszę wrażenie, jest trochę inny styl, inna gra, jeżeli chodzi o Łodzian. Czy pan ma takie wrażenie, że to paradoksalnie, choć idziecie do lidera, może być w związku z tym łatwiejszy dla was mecz? ŁKS jest nastawiony właśnie na trochę podobną grę jak wy, czyli bardziej kreowanie niż najpierw przeszkodzi, a później zaskocz. Absolutnie nie czeka nas mecz łatwiejszy. Można powiedzieć, że po prostu inny. Faktycznie ŁKS preferuje inny styl grania i na pewno bardzo lubi mieć piłkę, bardzo lubi atakować. Niesamowicie mocna faza przejściowa do ataku, na co będziemy na pewno musieli zwrócić uwagę, więc tutaj no, po prostu ten mecz absolutnie nie będzie łatwiejszy, będzie po prostu inny. Przy okazji takiego meczu no musi się pojawić pytanie o trenera Moskala. Tak się akurat złożyło, że pan no debiutował ponownie w roli trenera Wisły w meczu z ŁKS-em, więc już to pytanie padło jesienią o wasze relacje, o to, jak to wyglądało, kiedy byliście razem w Wiśle. Natomiast ja chciałem zapytać trochę inaczej. Trener Moskal był też pana trenerem. Znacie się dobrze. To gdyby z filozofii trenera Moskala miał pan wybrać jedną, dwie rzeczy, pod którymi by się pan podpisał i chętnie stosuje w swojej pracy, to jakie to by były? To nie ma co tutaj, wiadomo, jakichś głębszych przemyśleń, jak tylko to, że na pewno trener Moskal uczy swoich piłkarzy jak największej kultury grania, to bym podkreślił. To się rzuca w oczy, gdziekolwiek trener Moskal nie był. Wiadomo, nie zawsze to wychodzi, ale ma swoje przekonania i stara się właśnie wdrożyć taki styl. Jest po raz drugi w ŁKS-ie i po raz drugi naprawdę pokazuje, że umie wdrożyć to co gdzieś, co ma w głowie i te granie piłką, można powiedzieć, w Łodzi jest taka no, namiastka krakowskiej piłki, z której się tak naprawdę trener Moskal wywodzi. Jeśli wygracie, to doskakujecie do ŁKS-u na dwa punkty.
ale UKS w tym sezonie u siebie raczej nie przegrywa, tylko jeden raz. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy remis w takim meczu by Pana zadowolił? A nie bez kozera o to pytam, bo jest 5 kolejek do końca, a ten jeden punkt na 100% po tej kolejce no da Wam zachowanie w tej trzeciej pozycji. Nie, ja myślę, że remis nie zadowoli ani jednej, ani drugiej drużyny. Nie zadowoli UKS-u, bo nie tylko Wisła ściga UKS. Tutaj myślę, że ani UKS-owi, ani remis dla nas nic nie daje. My natomiast no, możemy tylko tym meczem zyskać i będziemy walczyli z wszystkich sił, aby wygrać. Gdzieś ten plan minimum, czyli te miejsce w barażach, można powiedzieć, że jako tako mamy ugruntowane, natomiast oczywiście potrzebujemy jeszcze punktów, ale poprzez swoją dyspozycję podczas tej wiosny no, otworzyła się szansa o to, żeby walczyć o bezpośredni awans. Więc myślę, że obie drużyny w tym meczu będą walczyły o 3 punkty. To ostatnie pytanie ode mnie. Mieliście wczoraj wizytę w Myślenicach. Jak zespół to przyjął, jako taki dodatkowy czynnik mobilizujący i czy panu też to pomaga, że drużyna też nie tylko w czasie meczów, ale też przy okazji treningu widzi, że kibice po prostu w nią wierzą? Nie no, fantastyczna inicjatywa. Cieszę się, że coś takiego się odbyło. Też tak można powiedzieć, kibice pokazali, że nie tylko jak nie idzie, jak trzeba gdzieś tam użyć mocniejszych słów, są wtedy gdzieś tam aktywniejsi, ale również wtedy, kiedy trzeba wesprzeć właśnie swój zespół, wspomóc go i dać też taką wiarę w to, że tutaj każdy, ale to każdy gdzieś tam pcha wózek w jedną stronę i każdego wspiera. I ja naprawdę jestem zadowolony, że kibice zorganizowali się w tak licznej grupie i pokazali nam swoje ogromne wsparcie. Nam nie pozostaje nic innego, aby no, walczyć o zwycięstwo no i jakoś podziękować choćby w ten sposób za tą inicjatywę. Michał Knura. Trenerze, zaczęliśmy od tematów maturalnych, to ja jeszcze nawiążę do tego, czy dla pana mecz z liderem to jest taki egzamin maturalny też dla tego zespołu, no bo zdaliście w tym roku wiele ważnych sprawdzianów, no ale teraz no stawka jest duża, sami sobie doprowadziliście do tego, ale no widać o co gracie. Tak naprawdę od początku rundy zdajemy egzaminy. Co tydzień dla nas jest mecz najważniejszy i tak jak zawsze rozmawialiśmy, bez tego meczu nie da się dalej, bez tego meczu nie da się dalej. I tak samo jest w przypadku UKS-u. Wiemy, jak trudne zadanie nas czeka. Jedziemy na boisko lidera, który no, nie zwykł, tak jak tutaj było powiedziane, przegrywać u siebie. No ja to traktuję nie jako jedyny ten egzamin najważniejszy, ale no, jako kolejny. Chcemy po prostu zaprezentować dobry futbol i wygrać to spotkanie. Są jeszcze pytania? W takim razie dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Dzień.